W tej chwili nie mogę niczego stworzyć. Zabłądziłeś, prawda? Skąd takie przypuszczenie? Jesteś daleko od traktu, a na zbiegłego niewolnika mi nie wyglądasz. Nazywam się Tipler, mieszkam tu. Co ty tu robisz? Jestem myśliwym, ale najczęściej zajmuję się naprawianiem mojego rozpadającego się szałasu. A kiedy mam tego dość, popijam sobie bimberek. Chcesz łyka? Dawaj. Masz, ale uważaj. Przepala przełyk szybciej niż piard zębacza. Możesz mi pokazać, jak się poluje? Prawdę mówiąc, to za dużo nie pamiętam. I mam mnóstwo spraw na głowie. Ale jeśli mi pomożesz, to pokażę ci, jak się obchodzić z łukiem. Jak mogę ci pomóc? Niedaleko stąd jest stara ruina. Często tam obozuję podczas polowań. Niestety, to miejsce lubią także gobliny. Zwłaszcza jeśli nie zaglądam tam regularnie. Zajmij się nimi dla mnie. Nie zawracaj mi głowy. Thank you.
W ruinach było raptem kilka goblinów. Ale zająłeś się nimi. Tak. Dobra robota. Jeśli zechcesz, mogę ci pokazać, jak strzelać z łuku. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Nie jesteś na to gotowy. Tak trzymać. Właśnie tak. Nie jesteś na to gotowy. Pokaż mi, jak zostać myśliwym. Musisz być bardzo ostrożny. Twój cel zawsze będzie czujny. Znajdź sobie dobre stanowisko i celuj prosto w serce. Potem zabij zwierzynę. Nie jesteś na to gotowy. Dalej. Nie jesteś na to gotowy. Wracaj do piekła, bestio! Zabłądziłeś, prawda? Skąd tak...
W ruinach było... Ale... Tak. Do... Nie jesteś na to gotowy. W... Da... Pokaż mi... Musisz być bardzo... Znajdź potem... Mamy oko na wszystko. Orkowie nie wiedzą o tym obozie? Gdyby orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy, już by nas dawno zabili. Powiedz mi więcej o buntownikach. Jesteśmy jedynymi Orkowe Gdzie? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. Drugi patrol, jeśli nie zajmie... A... Większość z nich to niewolnicy. Ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratał. Dlaczego? Ci, którzy pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga, pozbawiona wolności, wymierzona przeciw Inosowi, naszemu Bogu. Odwiedzę orkowy patrol na farmie. Uważaj, jeśli wezmą cię za buntownika, rozerwą na strzępy. Zajmę się tym wędrującym orkowym patrolem. Bardzo proszę, ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. Pokaż mi swoje towary. Zajmij się czymś, Mura. Schowaj bro... Schowaj bro... Możesz przestać! Nie ma tu nic więcej. Moje gnaty.
Jeszcze cię dorwę. Schowaj broń. Tchórzliwa mora. Moje gnaty. Miałaś szczęście, mora. Schowaj broń. Właśnie, zjeżdżaj stąd. Tchórzliwa mora. Uważaj, mora! Zajmij się czymś, mora! Jak? Naucz mnie czegoś o polowaniu. Nie jesteś na to gotowy. Daj mi spokój. Płomienie przypominają mi spokojnie. Odłóż broń. Możesz przestać! Oh.
Moja głowa. Moja głowa. Jeszcze cię dorwę. Ugh.
Dam ci popalić. Zaraz upuszczę ci krwi. Ani kroku dalej. Zaraz upuszczę ci krwi. Rozerwę cię na strzępy! Ani kroku dalej. Przestań. Rozerwę cię na strzępy! O!
Jednak cię dorwałem. Ani kroku dalej. To twój koniec. Mam cię! Ani kroku dalej. Więc jednak cię dorwałem. Lepiej nie zwalaj tego na innych. Żartujesz sobie? Jasne. Czemu nie? Jeśli on będzie tak cały czas,
to nigdy do niczego nie dojdziemy. Ciebie to nie obchodzi. Tylko przestań się obijać. Lepiej się nie wtrącaj. Gdyby to było takie łatwe. Dobrze ci radzę. Zaraz upuszczę ci krew, więc jednak cię dorwałem. Ani kroku dalej! W tej chwili nie mogę niczego stworzyć. Nie teraz. Lepiej odejść. Uważaj na Mamy siebie. Oko na wszystko. Lepiej już sobie idź. Mam nadzieję, że sprawa sama się załatwi. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Jak ma być, tak będzie. A powinien był... Kolejna bestia! Każdy ma swoje problemy, nawet ja. Uważaj na siebie! Teraz wszystko należy do nas. Wątpliwości. Porozmawiamy później. Każdy ma swoje problemy, nawet ja. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Naprawdę myślisz, że... Pokaż mi swoje towary. Czemu nie? Powinien był wiedzieć. Ciebie to nie obchodzi. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Lepiej się nie wtrącaj. Dobrze ci radzę. Wiem, człowieku, wiem. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Naprawdę myślisz, że... Jasne. Czemu nie? Powinien był wiedzieć.
Ciebie to nie obchodzi. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Lepiej się nie wtrącaj. Każdy ma swoje problemy, nawet ja. Beliarze, daj mi moc życiową. Daj mi wytrzymałość. Za późno. Wszystko przepadło. Jaki masz problem? Spójrz na bałagan na tej drodze. Bandyci zabrali mi wszystko, co miałem. Przeklęty Ortega i jego gang brudasów. Ortega, przywódca bandytów, nie żyje. Naprawdę? To dobre wieści. Orkowie w zupełności wystarczą. Czemu dręczą nas jeszcze bandyci? Co ci zabrali? Byłem w drodze do Ardei z 5 skrzyniami oliwy do lamp. Bandyci Ortegi zabrali wszystkie skrzynie. Jestem zrujnowany. Odzyskam dla ciebie tę oliwę. Niepotrzebnie rozbudzasz moją nadzieję. Już się z tym prawie pogodziłem. Ale jeśli faktycznie zdołasz odzyskać moją oliwę, hojnie cię wynagrodzę.
Oto twoja oliwa do lamp. Naprawdę? Dziękuję, nieznajomy. Nigdy ci tego nie zapomnę. Przyjmij to w nagrodę za swój bezinteresowny uczynek. Natychmiast wyruszam do Ardei, zanim znów ukradną moją oliwę. Pokaż mi swoje towary. Thank you.
Stój! Ani kroku dalej. Spokojnie, nie chcę ci zrobić krzywdy. Najnosa! Myślałem, że jesteś jednym z tych orkowych najemników. Nie boisz się, że orkowie cię złapią? Orkowie są nieuważni i hałaśliwi, kiedy przemierzają lasy. Słyszę ich z odległości pół mili. Jedyne, co mnie niepokoi, to plaga tych cholernych goblinów. Bardziej się boisz goblinów niż orków? Boję się? Ja się wcale nie boję. Gobliny podkradają się w nocy do obozu i zabierają wszystko, co znajdą. Gdzieś niedaleko musi być gniazdo tych tchórzliwych stworzeń. Opowiedz mi o tej okolicy. Jesteśmy w kompletnej głuszy. Nie ma tu żadnych miast. Łańcuch górski na północy oddziela wybrzeże od krain centralnych. Podążaj ścieżką na zachód, a dotrzesz do Montery. Jeśli oczywiście bandyci nie poderżną ci po drodze gardła. Zabiłem te tchórzliwe gobliny. Nie obdarły cię żywcem ze skóry? No cóż, widzę, że masz talent. Zasłużyłeś na te 100 złotych monet. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Nie jesteś na to gotowy. Tak trzymać! Chcesz trochę pohandlować? Zależy, co masz do zaoferowania. Pokaż mi swoje towary. Zostaw mnie w spokoju. Pokaż mi. Tak!
Thank you.
zaraz. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. Nie mów, że udało ci się prześliznąć obok orków. Ja tylko tędy przechodziłem. Wyglądasz, jakbyś coś knuł. Zgłosisz się w ciągu 3 dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty, jasne? Jak mogę się dostać do Montery? Jeśli udasz się ścieżką na północ, dotrzesz tam szybciej, ale na pewno zaatakują cię bandyci. Lepsza jest ścieżka na zachód. To dłuższa droga, ale mniej niebezpieczna. Rozumiem. Pokaż mi swoje towary. Twoja kolej! Które problemy same się rozwiązują? Ani kroku dalej! Rozerwę cię na strzępy! Przestać? Ani kroku dalej. Więc jednak cię dorwałem. Ugh!